dobrze, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, 5% mamy tylko przeznaczonego czasu, naszych wysiłków, naszej uwagi na ten festiwal żydowski, bo po prostu nie mamy czasu ani na LGBT, ani na ten festiwal Singera, który nawet się nie może rozpocząć w Teatrze Żydowskim, no bo też Gołdę nie chcą tam wpuścić ani ludzi, że rzekomo jest, proszę Państwa, zagrożenie. W związku z tym wszędzie mamy wycie. Przed nami kolejny temat. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy dziewiątym dziękczynieniu w rodzinie. Przed chwilą swoją ofertę zaprezentował Centralny Ośrodek Sportu, który będzie razem z nami obecny w bardzo wielu konkurencjach sportowych w strefie Centralnego Ośrodku Sportu. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana starszego kapitana Arkadiusza Piętaka, rzecznika prasowego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Witam pana gorąco i pozdrawiam. Witam serdecznie, pozdrawiam. Także dziękujemy serdecznie, Bóg zapłać. Także Straż Pożarna będzie razem z nami, nie tylko atrakcje przygotowane dla najmłodszych, ale także bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa chcemy przekazać starszym uczestnikom naszego dziękczynienia w rodzinie. Oczywiście. Musimy zdawać sobie sprawę, że bezpieczeństwo jest dla nas rzeczą najważniejszą i nie tylko musimy walczyć z żywiołami, ale musimy pamiętać o prewencji społecznej. Podczas pokazów, jakie Straż Pożarna przygotowała na festyn, będą między innymi pokazy grupy wysokościowej. Dzieci będą mogły spróbować spiąć się po takiej specjalnej drabince z Leo. Przyjadą nasi mistrzowie Polski, którzy są najlepszymi ratownikami wysokościowymi. Będziemy mieli samochód grupy chemicznej. Będą pokazy ratownictwa technicznego. Dla najmłodszych będziemy mieć przygotowany specjalny tor, gdzie dzieci będą mogły ubrać się w takie specjalnie przygotowane ubrania strażackie i będą mogły zmagać się z zawodami, takie jak odbywają się na toruńskiej starówce, tylko w wersji miniaturce. Będzie również dmuchanie, zjeżdżalnia dla dzieci. Będzie kład, będą samochody pożarnicze, będziemy mieć zadywiony namiot, gdzie dzieci będą mogły wejść i zobaczyć w bezpiecznych warunkach, jak wygląda pożar i otrzymają wskazówki, jak zachować się podczas takiego pożaru. W naszej sieci stanie również symulator zachowania, gdzie dorośli będą mogli wejść do środka, zapiąć pasy i w kontrolowany sposób przeżyć zachowanie samochodu. Będziemy mieć specjalny tor z alko i narkoguglami. Pokażemy trzeźwym osobom poprzez założenie specjalnej kopii, jak zachowuje się nasz organizm po spożyciu alkoholu i po spożyciu narkotyków, że jednak to wywołuje na duży wpływ i nie powinniśmy korzystać z tego rodzaju używek. Oczywiście cały czas strażacy będą edukować najmłodszych, dorosłych oraz młodzież, jak zachowywać się nie tylko podczas wakacji, które już się kończą, ale i na co dzień, ponieważ bezpieczeństwo nie jest ważne tylko podczas wakacji. Bezpieczeństwo ważne jest przez cały czas naszego życia. I bezpieczeństwo, które dotyczy nie tylko dorosłych, ale także i dzieci. O tym chociażby, proszę pana, świadczy ta akcja prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Mały Bohater, która pokazuje, że bardzo często to właśnie ci najmłodsi, będąc właściwie przygotowani i uświadomieni, ratują życie swoim rodzicom i osobom dorosłym. Dokładnie tak, poprzez określone zachowania, które podczas takich wydarzeń są przekazywane najmłodszym, dzieci wiedzą, jak wybrać numer na telefonie komórkowym, jaki numer wybrać, co powiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Dzieci nie wpadają w panikę, tylko wyciągają telefon, zgłaszają zagrożenie do odpowiednich służb, kręcąc 998 do Straży Pożarnej, korzystając z ogólnego numeru alarmowego 112 i informują, że jest zagrożenie, że mam nieprzytomnego rodzica, że coś się pali, że doszło do wypadku i naprawdę dzieci się również w tym sprawdzają, ratując ludzkie życia. Także myślę, ważne do przekazania informacje o tym cichym zabójcu, jakim jest czad, który w dalszym ciągu zbiera duże żniwo wśród naszych rodaków. Każdego roku giną osoby przez zaczadzenie. Tak, czad, czyli tlenek węgla, tak zwany cichy zabójca. Czad zabija niepostrzeżenie, a właśnie wchodzimy w okres sezonu grzewczego. Za chwilę przyjdzie jesień, za chwilę przyjdzie zima. Zaczyna
zaczynamy się dogrzewać. Bardzo często ludzie korzystają z różnych piecyków, które są nieprawidłowy sposób eksploatowane. Musimy pamiętać o przeglądach kominiarki, o przeglądach przewodów wentylacyjnych, ponieważ nierobienie takich przeglądów, nieczyszczenie komina może spowodować to, że w naszym domu, w naszym mieszkaniu pojawi się ten cichy zabójca i podczas snu, podczas codziennego funkcjonowania może nas zabić niepostrzeżenie, dlatego nazywany jest cichym zabójcą. Czad to gaz, który jest niewyczuwalny, on jest bezbarwny, niewyczuwalny, nie ma żadnego zapachu, nie możemy w żaden sposób, żadnym zmysłem go wykryć. Czyli będziemy chcieli zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo i zapraszamy wszystkich uczestników dziękczynienia w rodzinie do odwiedzenia także tego tak zwanego miasteczka przygotowanego przez Straż Pożarną, lokalizacja pomiędzy naszym kampusem akademickim a Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Chociaż myślę, panie Arkadiuszu, że z daleko będzie widać Straż Pożarną, prawda? Bo drabina chociażby wysoko wysunięta w stronę nieba, to będzie oznaka, że w tym miejscu Straż Pożarna czeka na naszych uczestników. Będziemy widoczni, będziemy otwarci, zapraszamy wszystkich serdecznie. Będziemy edukować, będziemy się bawić. Mam nadzieję, że pogoda topi się i spędzimy czas w miłej atmosferze, ucząc się, jak zachowywać się w sposób bezpieczny, jak dbać o nasze bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo najbliższych. Chcę również powiedzieć, że w naszych stanowiskach będziemy uczyć na specjalnie przygotowanych do tego fantomaku udzielania pierwszej pomocy. Co zrobić, kiedy już ktoś straci przytomność, kiedy ktoś złamie rękę, kiedy ktoś zemdleje. Będziemy tego uczyć. Zapraszamy serdecznie. Jest to zawsze kilka ruchów, które możemy wykonać, kilka prostych ruchów, kilka prostych gestów może uratować komuś życie. Bardzo dziękuję i mówimy sobie także do zobaczenia w najbliższą sobotę. Dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem starszym kapitanem Arkadiuszem Piętakiem, rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Straż Pożarna będzie razem z nami, ale także dla państwa przygotowaliśmy miasteczko medyczne. To miasteczko medyczne, w którym będzie można przeprowadzić różnego rodzaju bezpłatne badania. Znajdować się będzie na parkingu przed kampusem akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz w pomieszczeniach naszej uczelni. Bezpłatne badania z zakresu kardiologii, diabetologii, także onkologii, cytomamobus oraz badania tętniaka aorty jamy brzusznej. To miasteczko na terenach kampusu akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. A zatem pozdrawiamy tych wszystkich, którzy podjęli już decyzję dotyczącą wyjazdu na 9 dziękczynienie do Torunia. Oczekujemy na państwa w najbliższą sobotę, ale także zapraszamy mieszkańców naszego pięknego miasta, okolicznych miejscowości. W tym dniu bądźmy razem w rodzinie Radia Maryja. Drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, kochana rodzino Radia Maryja. To już dosłownie godziny dzielą nas od naszego dorocznego dziękczynienia w rodzinie. W najbliższą sobotę spotykamy się w Toruniu, w dawnym porcie drzewnym, przy ulicy Droga Starotoruńska, gdzie mieści się Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Od godziny 10:45 na scenie nad wodą wystąpią zespoły młodzieżowe, laureaci konkursu muzycznego. W samo południe w sanktuarium sprawowana będzie pod przewodnictwem księdza Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, Eucharystia, podczas której nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej kobiety internowane Gołda w 1982. Po mszy świętej ciąg dalszy koncertu ma na scenie pił między innymi... Także proszę państwa, warto być na mszach, skoro jest linia mysia. Mamy tutaj większość wyznawców papieża, właściwie to bym chciała powiedzieć, Boga, Stwórcy, no ale w papieża wierzą, no to niech sobie wierzą. No to wypadałoby, żeby oni częściej chodzili na tę mszę, bo to, co się dzieje, to są same skandale. Ludzie się biją, ludzie się kłócą, awantury, niemiłe takie. W tej kamienicy zaraz państwo zobaczą, jakie będą wypowiedzi. Czekamy.